Dziś jest 19 grudnia 2018 roku, środa trzeciego tygodnia Adwentu. Czytamy przepiękny tekst Ewangelii Świętego Łukasza, który nazywamy Zwiastowaniem Zachariasza. Łukasz 1, 5, 25. To kolejny sprawiedliwy, tak jak wczorajszy Józef, który był człowiekiem wiary, na drodze wiary. Także tę drogę wiary musi przejść Zachariasz. Ze swoją żoną nazwani są sprawiedliwi i nie mieli dziecka, nie mieli przyszłości. Tak jest, że człowiek sprawiedliwy często doświadcza niesprawiedliwości. Sprawiedliwość, wierność Bożym przykazaniom nie polega na tym, że oczekuje jakiejś nagrody, premii, lepszego traktowania przez Pana Boga, ale z pokorą przyjmuje też trudy życia. Bezpłodność. Co to znaczy bezpłodność w tym kontekście? Nie mogę sobie sam zagwarantować przyszłości, bo dziecko było przyszłością dla rodziców. Nie mogę sobie sam zagwarantować zbawienia. Bóg daje nam Zbawiciela. Tylko Bóg może zbawiać. I zobaczmy jakiś paradoks. Zachariasz, który w świątyni pełni przed Bogiem, przed obliczem Boga swoją posługę kapłańską, jest zaskoczony, że w przybytku widzi anioła, że Bóg do niego mówi. Popatrzmy, jak często my jesteśmy zaskoczeni, że Bóg coś mówi do nas na modlitwie, że podczas liturgii i Eucharystii widzę jakieś duchowe poruszenie. My też jesteśmy zaskoczeni. A co więcej, Zachariasz zaskoczony, że jego modlitwa została wysłuchana. Została wysłuchana. I on widzi same trudności. Jestem stary, moja żona jest stara. To po co, chłopie, prosiłeś? Bóg wysłuchuje. I piękna jest też gra imionami, bo przecież Zachariasz znaczy Bóg przypomniał sobie. Elżbieta, to imię piękne, oznacza Bóg mą przysięgą, Bóg, na którego mogę przysiąść, który jest gwarantem i pewnością mojego życia. A wreszcie Jan oznacza dar od Boga, łaska od Boga. I Zachariasz zostaje zaproszony w tych swoich dylematach, rozterkach duchowych do ciszy, żeby w ciszy te 9 miesięcy przeżyć. Po co? Po to, by przygotować się do uwielbienia Boga i żeby wyśpiewać ten przepiękny hymn, który Kościół codziennie powtarza w liturgii godzin. Hymn, którym wielbi za to, że z wysoka nawiedziło nas wschodzące słońce. I zakończmy naszą refleksję tą modlitwą, która nam towarzyszy, a którą w tych dniach może trudno nam jest wplątać w czytania mszy świętej. Boże, przez narodzenie Twojego Syna z Najświętszej Dziewicy Maryi zajaśniała nad całym światem Twoja potęga. Spraw, abyśmy zachowali nienaruszoną wiarę w tajemnicę wcielenia i sławili ją z pełnym miłości oddaniem. Już jest Boże Narodzenie w liturgii, w modlitwie. Może z opłatkiem poczekajmy do Wigilii, ale niech ta radość nam już w pełni towarzyszy. Amen.